Internauci grzmią, uciekaj Marysiu. Wyrwała telefon Heniowi z chłopaków do wzięcia. Dzięki programowi Chłopaki do wzięcia Henio znalazł miłość w osobie Marysi. Pomimo tego, że do tej pory tworzyli zgrany duet, czas pokazał, że nie ma związków idealnych. Pomiędzy nimi także pojawiły się zgrzyty. Marysia wyrwała partnerowi telefon i pokazała, co na nim znalazła. Internauci nie mają litości dla Henia. Henio znalazł miłość w programie Chłopaki do wzięcia. Henio jest jednym z uczestników programu Chłopaki do wzięcia. Mężczyzna dzięki udziałowi w show poznał swoją wielką miłość, Marysię. Para zdecydowała się wyremontować dom Henia, aby żyło im się lepiej. Pomimo tego, że Henio zdawał się być bardzo zakochany w swojej wybrance, nie zapomniał o innych kobietach. Niestety, co to Marysia znalazła na jego telefonie, mogło sprawić jej dużą przykrość. Marysia wyrwała telefon Heniowi. Szok, co znalazła? Marysia nie odpuściła i wyrwała Heniowi telefon z ręki. To, co tam znalazła, wywołało w niej skrajne emocje. Okazało się bowiem, że Henio przeglądał profile innych kobiet. W jego telefonie nie brakowało także ich intymnych fotek. Henio próbował wybrnąć z tej sytuacji, tłumacząc, że Marysia sama coś naklikała i przez to wyświetliły jej się takie treści. Kobieta jednak w to nie uwierzyła. Internauci zabrali głos, uciekaj Marysiu. Pod fragmentem nagrania pojawiło się mnóstwo komentarzy internautów. Większość z nich nie miała litości dla Henia. W ich wpisach możemy przeczytać. Uciekaj Marysiu stamtąd, bo ten Henio ani do tańca, ani do różańca. Taka kobieta to skarb. Henio powinien pomyśleć, że ułożyło mu się życie i przestać zachowywać się, jakby podbijał świat. Marysia naprawdę ma cierpliwość. Marysiu, zostaw tego Henia, no chyba że chcesz żyć w stresie. Jesteś fajna kobieta, szkoda ciebie dla takiego wymoczka. Szkoda tej kobiety dla niego, nie umie on jej docenić.